Jeżeli chcecie mieć ładne i drogie skiny bez straty kasy, to zapraszam was na stronkę daddyskins.pl, czyli na stronę, w której możecie otwierać zmodyfikowane skrzynki do CS-a i dropić z nich mega itemki. Na stronce znajdziecie także kilka innych trybów, nie tylko otwieranie skrzynek. Dzięki mnie możecie mieć darmowy bonus. Wystarczy, że na tej stronce klikniecie sobie tutaj w ten plusik obok swojego profilu. Po wpisaniu kodu Mateo macie darmowy bonus przy depozycie i wtedy będziecie już najbardziej na plus, jak tylko się da. Korzystajcie śmiało z mojego kodu, a link do stronki macie w opisie, także wpadajcie śmiało. Siemanko, witam serdecznie w dniu z życia Silwę Unrankeda. Kochani, słuchajcie, tak się składa, że moje konto chyba niestety przepadnie. Dzisiejszy mecz był najbardziej pechowym i najgorszym meczem, jaki kiedykolwiek grałem. Teraz już wiem, że grałem na 3 cheaterów w przeciwnej drużynie. Naprawdę nie liczcie tutaj na ogromnego skilla, zresztą sami zobaczcie, jak reagowałem na to, co oni tam odwalali. Ale trzeba przyznać, że kryli się całkiem dobrze. Przywitała nas mapa Denuke i nie mam Unrankeda, mam w tym momencie Golda 3. Dzień dobry. Jeden z bardziej stresujących meczów. Boże, do końca nie wiem, co się dzieje. Nie dość, że mapa Denuke, nienawidzę tej mapy. Jestem ogólnie bardzo ostatnio zdenerwowany właśnie przez to, że nie mogę się zalogować na swoje własne konto. Ojeju, no ta, i jeszcze on nic nie dostał. Co gościu robi? Oczywiście śmiało dajcie mi jakieś rady. No kurde, jakim cudem? Bo patrzcie, co się dzieje. Dwie rundy minęły, u nas tylko jedna osoba ma jeden kill, nie? Serio, do końca... Nie, dobra, tutaj to ja nie idę. Serio, nie wiem, co się dzieje. I dajcie znać, czy chcielibyście na przykład z jakimiś youtuberami takie odcinki bardziej bez montażu, na przykład turniejowe, czy coś takiego. Taki, wiecie, typowy jednak let's play. To ostatni gościu na pięciu z Glockiem, z samym Glockiem, bez Kevlara. Jeśli on by to ugrał, nie wątpię, że to ugra, ale nie, no dwa kile ma w sumie, nie? Jest. Pierwszy kill, słuchajcie. Ja mam paczkę, więc, że tak powiem, wszystko w moich rękach. Dwóch na dwóch, słuchajcie, musi być ta runda w końcu, żeby ją ugrać, prawda? Dobra, paka zaplantowana. Ja nie mogę, no nie wiem, jak do nich strzelać, naprawdę. A ja miałam nadzieję, że dam jakiś tytuł 35 fragów na goldy, coś takiego, bo myślałem, że goldy to nie są takie jakieś super mega ten rangi. Chyba że dali mi jakiś smurfów albo cheaterów. Jak się ruszam teraz szybko. Jest. Chodzę samemu na bombsite. Sam na sam. Jestem prawie pewien... Gdzie jest ta bomba? Kurde, nie znam tej mapy, to jest najgorsze. Jestem prawie pewien, że nie ugram tego. No gdzie jest ta bomba? Kurde. Nie, bez pytań, nie? Serio, co on robi? Co oni robią w ogóle? Wydaje mi się, że goldy to jeszcze nie jest taki poziom, że po prostu 100% headshotów i tak dalej, i tak dalej. No dziwna troszeczkę akcja, no ale cóż. Dwóch na trzech. Fajnie by było w końcu coś ugrać, prawda? Voice Enable mam na jeden, także po prostu moja drużyna nie powiedziała jeszcze ani jednego słowa. A ja kiedyś mówiłem, ej, będę tylko wygrane mecze wstawiał. To teraz, żeby wrzucić wam wygrany mecz, to myślę, że najbliższy odcinek byłby za tydzień, jeśli grałbym te mecze codziennie. Co jest? Ja go, słuchajcie, zgłoszę. Wiem, że pewnie dla was on jest oczywiście czysty. I może jest czysty, ale takie profilaktyczne zgłoszenie. Bo pamiętajcie, że wy też widzicie troszeczkę inaczej tą gierkę niż ja, bo wy macie ograniczenie do 60 FPS-ów, ja mam FPS-ów więcej, więc widzę troszeczkę inaczej to. Dobra, to mógł być zwyczajny strzał, okej. Ja nie mogę, już bez przesady, to były takie łatwe fragi. Nie chcę, żeby Michał to usłyszał, ale coś mi się wydaje, że po tym meczyku może Michał nie mieć już tej swojej rangi, czyli Golda 3, ale myślisz, się wkurzy. Dobra, nie, tutaj to nie ma sensu w ogóle. Dobra. No najgorzej!
Co, zobaczcie, patrzcie na jego movement w ogóle, nie wiem. Jakby mu teraz ktoś się wychylił, to jest nie ma opcji, żeby ten gościu go zabił. Jest jeden na jeden, uwaga, co ten gościu zrobi? Na silverach widziałem lepsze movementy niż teraz on ma, nie? Ale dobra. Może akurat to ugra, zobaczymy. Słyszał go za sobą, nie wiem o co chodzi, czemu się nie odwrócił. On gra chyba bez słuchawek, ten gościu. Patrzcie, z kim ja gram. Ale dobra, przynajmniej jest jedna runda, nie powinienem krzyczeć. W ogóle zobaczcie, ten gościu Easy z tobą napisał wow, jedna runda. I nie lubię takich ludzi, bo po prostu on gra dobrze, albo ma haks, albo gra dobrze, ale tak bardzo jakby nie ma takiej pokory. W sensie, no, udała się jedna runda, to... Ja nie mogę. No i jeszcze dobił mi fraga, nie? Ja mam jeden HP. Super. I już to, że jest taki wynik, jaki jest, to trudno, no bo to jest, ja wam pokazuję tutaj moją grę. No wiadomo, że każdy z was też na pewno miał przegrany mecz w swoim życiu. Tylko bardzo właśnie denerwuje mnie to, że miałem wam powiedzieć, czemu nie mogę się zalogować. Bo mam Steam Guarda. Steam Guard to jest przecież aplikacja, dzięki której wasze konto Steam powinno być bezpieczniejsze. A mi Steam Guard generuje złe kody, czyli dostaję zły kod, który wpisuję. No i powiedzieć, co ja mam teraz zrobić? To nie jest przecież z mojej winy, nie? I to jest takie beznadziejne i w ogóle ktoś mi zmienił jakiś adres e-mail. Mam w ogóle bomby, oj, troszeczkę niebezpiecznie. No jak ja go nie zabiłem? Dobra, jest drugi kill. I wydaje mi się, wy oczywiście wypowiedzcie się sami w komentarzach, ale wydaje mi się, że niektórzy tutaj troszeczkę mają więcej niż po prostu swoją myszkę i klawiaturę, że niektórzy mają jakieś takie przenikanie, wiecie co chodzi. Mówiąc wprost, że troszeczkę grają niektórzy na wspomagaczach. No i patrzcie co ma być, nie wiem o co chodzi. Dwa szybkie strzały, jeszcze gościu mnie nie widził, już ja heada dostałem. Jeśli tak grają goldy, no to nagle, no nie wiem, może po prostu ja jestem tak bardzo słaby. Ale wydaje mi się, że jeśli miałem po 35 fragów na silvery 6, to na goldach 3 nie powinno być aż takiej różnicy. No i w ogóle zobaczcie, fakt, może ja nie gram dobrze, ale... usłyszałbym, że ktoś mi nabiega z lewej strony. Przecież, no goldy 3 wydaje mi się, że słuchawki mają. Zwłaszcza, że słuchawki można kupić za 10 zł i też się już mniej więcej słyszy, z której strony to się dzieje. No bez przesady. Nikt nic nie gada w mojej drużynie. Nikt w ogóle nic nie słyszy. Gościu tupie po prostu, że aż mi się monitor trzęsie z lewej strony. Gościu dalej jest wpatrzony w prawą stronę, jakby w ogóle go nie słyszy. Dobra, jest jeden kill. Będę miał akacza, chyba, że mnie... Dobra. To pewnie i tak będzie. Mam nadzieję, że to nie... Nie wiem, słuchajcie, on wbiegł od razu. No. Także właśnie tak, tak to się kończy, nie? I też przepraszam, że taki odcinek wam dzisiaj dałem, ale chciałbym, żebyście też coś mieli do oglądania. Dobra, i na szczęście ten Gold 3 jest w dalszym ciągu utrzymany. Widzimy się w niedzielę, obiecuję, że w niedzielę będzie bardziej skillowy odcinek. No cóż, ja tutaj nie będę ukrywał, dawał wam tylko tych moich super akcji. No takie jest, słuchajcie, życie, taka jest, słuchajcie, gra, tak naprawdę, no nie zawsze się wygrywa. I szczerze, to był jeden z dziwniejszych meczów, jaki grałem, bo ostatni mecz to w ogóle ludzie byli bardzo przyjaźni, wręcz aż za dużo mówili, a tutaj Gold 3 bez słuchawek, no nie mi to oceniać. Dziękuję bardzo za dzisiaj, że dotrzymaliście mi towarzystwo do końca. Trzymajcie się, siemka. A żeby dociągnąć do 10 minut, chciałbym was zaprosić na mój drugi kanał. Oczywiście żartuję, to jest ujęcie tylko dla wytrwałych widzów. I w ogóle zobaczcie, co mi się stało z okiem. Przez te denerwowanie mam teraz czerwone oko. No, ale jak już tutaj jesteście i mnie oglądacie, to jeśli lubiłeś lub lubiłaś vlogi na moim kanale, to zapraszam na drugi kanał. Link będzie też chyba w opisie albo na końcu tego kanału, jak zjedziesz. Ale nie to chciałem powiedzieć. Słuchajcie, ja mam właśnie problem z kontem Steam. I szczerze mówiąc, no nie wiem co robić, bo Steam Guard generuje mi złe kody. Mi ktoś po prostu podmienił maila na tym koncie i numer telefonu. Czyli zobaczcie, jaki to jest paradoks, że mam Steam Guarda zarejestrowanego na mój numer telefonu, a w ustawieniach konta jest w ogóle zupełnie inny numer telefonu. I jak pewnie wiecie, na moim poprzednim koncie miałem mnóstwo kontaktów, swoją rangę, przecież nagrywałem z youtuberami, wszystkich tam miałem w znajomych, spokojnie kilka milionów subskrypcji tam miałem i chciałbym, żebyście mi pomogli, jeśli ktoś z was ma czas albo miał taką samą sytuację, to może napisać coś w komentarzu, nie wiem, coś doradzić, co pomóc i tak dalej. Napiszcie, czy też tak mieliście i co zrobiliście, jeśli Steam Guard generował wam złe kody. No, ja jestem troszeczkę teraz w kropce, bo na tamtym ekwipunku mam też kosę dla rozdania dla was za 450 zł, już bym ją wam dawno rozdał, ale no cóż, no nie mogę dostać się do tej kosy, także spokojnie, ona tam będzie, czekała na was. No ale właśnie, muszę odzyskać te konto. Także to na tyle, widzimy się w niedzielę, a jutro na kanale Mateo Vlog. Trzymajcie się i siemka.